Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl. W minionym tygodniu dużo mówiło się o bankach, a gdy mówimy o bankach, to myślimy o pieniądzu. Współczesny pieniądz nie ma żadnej wartości wewnętrznej, ba, na ogół też nie ma większej wartości materialnej. Jest emitowany przez dwa rodzaje emitentów. Pierwszy jest bank centralny, który wpuszcza w obieg realnie fizycznie istniejące monety i banknoty, a drugim, znacznie ważniejszym emitentem pieniądza są banki komercyjne, które kreują pieniądz w postaci zapisów w księgach bankowych. Oba rodzaje pieniądza są czyimś zobowiązaniem. Banknoty i monety są przynajmniej teoretycznie i księgowo zobowiązaniem banku centralnego, natomiast cały pozostały pieniądz bankowy jest zobowiązaniem banków komercyjnych. Ważne jest to, że współcześnie istniejący pieniądz jest długiem, jest po prostu czyimś zobowiązaniem. Według stanu na koniec sierpnia 2019 roku podaż pieniądza w Polsce wynosiła nieco ponad 1,5 biliona złotych. Ale tylko 15% z tej kwoty stanowiły fizycznie istniejące banknoty i monety będące w obiegu, czy to też w kasach banków. Aż 85% podaży pieniądza w Polsce stanowi pieniądz bankowy, czyli nasze wkłady i depozyty ulokowane w bankach. I jest to pieniądz czysto wirtualny, istniejący jedynie na bankowych serwerach.